Rozmowa dnia, Anna Czcińska, dzień dobry. Czy studenci już wkrótce ruszą na poligony? Dziś studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego poznali najważniejsze założenia powstającej na uczelniach Legii Akademickiej. Czy wojsko może być pomysłem na przyszłość? O nowym projekcie ochotniczego szkolenia wojskowego rozmawiać będę z koordynatorem akcji, magistrem inżynierem Dawidem Ewaldem z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Witam serdecznie pana. Panie koordynatorze, ćwiczenia wojskowe w szkołach niewojskowych to dobry pomysł? Myślę, że tak. Tym bardziej, że sam projekt skierowany jest bardziej do studentów, którzy chcieliby sprawdzić, jak w wojsku jest naprawdę. I wystarczy takie kilka godzin z ciekawymi pokazami, żeby zobaczyć, jak w wojsku jest naprawdę? To nie jest kilka godzin. To jest 30 godzin wykładów plus 21 dni na poligonie. Po 11 godzin dziennie. Więc to jest bardzo intensywny. I to jest solidny program. Tak, tylko że chodzi o to, że to nie ma być, żebyśmy nie utożsamiali tego z żołnierzami, tak? To ma być tylko takie drzwi otwarte Wojska Polskiego, żeby student mógł zobaczyć, jak tam jest naprawdę. Czyli, czyli student poznaje realia życia żołnierza, no ale też może skończyć kurs i dostać tytuł szeregowego rezerwy. Dokładnie no tak. No to ciągle żołnierz, czy jeszcze nie żołnierz? Już żołnierz, czy jeszcze nie? Rezerwista. Żołnierzem będzie, jeżeli będzie chciał wstąpić w szeregi armii po zakończeniu studiów, będzie wiedział, co go czeka. Więc to jest jakby takie wyjście naprzeciw. Każdy miał wujka, który opowiada, jak to w wojsku było kiedyś. Obecnie wojsko to wojsko zawodowe. Profesjonaliści. I otwierają się, pokazują, mówią, sprawdźcie nas, czy pasujecie do nas. Czy te lata przerwy, kiedy nie ma już zasadniczej służby wojskowej, przymusowej, spowodowały, że jest właśnie zainteresowanie wojskiem u młodych ludzi? Tak, tak. Jest taka pustka. Nie wiadomo, nie wszyscy chcą brać udział w szkoleniu wojskowym. Jedni uważają, że wojsko to jest złe miejsce, czy złe grupowanie. Inni nie wiedzą, co to jest tak naprawdę. I kiedyś zasadnicza służba wojskowa była marnowaniem czasu w cudzysłowie. Tak? No, 2 lata czy rok to było bez sensu. Obecnie wojsko jest wojskiem profesjonalnym i też tak prowadzi szkolenia. Więc jeżeli student po ukończeniu studiów będzie chciał być żołnierzem zawodowym, to tam trafi. A dużo studentów kierunków technicznych chce trafić do wojska. Czy po tych studiach, po tym szkoleniu, czy po tym właśnie uczestnictwie w Legii Akademickiej będzie mu łatwiej? To nie jest przesądzone, czy będzie mu łatwiej. Na pewno on będzie wiedział, czy chce tam trafić. Nie będzie tak, że on tam zgłosi się, zmarnuje czas wojskowych, posiedzi w cudzysłowie rok czy dwa i odejdzie. Czyli szkoła życia. Szkoła życia, żeby sprawdził się młody człowiek i zobaczył, czy to wojsko może przygoda. Mu się... Przygoda. Ale dzisiaj, no dzisiaj takiej szkoły życia na pokazach nie było. Nie, dzisiaj... Było strzelanie na mobilnej strzelnicy. Czysta przyjemność. Tak. Tak? Wojsko pokazało swój high-tech, czyli nowoczesny sprzęt. Strzelnice, żołnierze w pełnym mundurowaniu, noktowizory, radia. Wszystko, co cieszy oko, dzisiaj było na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Czyli raczej taka strona tego wojska bardziej przyjemna. Nie było czołgania się, nie było robienia pompek, nie było żadnych wysiłkowych, trudnych rzeczy. To są stereotypy. Wojsko jest wojskiem profesjonalnym. Mają treningi, wiadomo, że ten zna fizyczna jest ważna w wojsku, ale to nie tylko to. Tak, tutaj mamy wojsko bardzo zinformatyzowane, tak? Mamy komputery, mamy najnowsze rozwiązania. I żołnierz to już nie tylko człowiek, który musi szybko biegać, ale musi też znać się na swojej sztuce, na rzemiośle. Czy te pokazy spodobały się dzisiaj młodym ludziom? Tak, tak. Oddźwięk był dosyć duży mimo fatalnej pogody. Padało mnóstwo bardzo profesjonalnych pytań, co pewnie zdziwiło nie tylko mnie, ale i żołnierzy. Widać, że młodzież szuka informacja na temat wojska, chce się mieli rozwijać. Mieli Państwo odpowiedzieć na te pytania? W większości tak. No wiadomo, że jak ktoś zada pytanie, jest elektronikiem i zada szczegółowe pytania na temat radiostacji, no to trudno nam na to odpowiedzieć. Ale fachowcy, którzy obsługują w wojsku ten sprzęt, odpowiadają na te pytania rzetelnie. Wydaje się, że wszyscy byli zadowoleni. Na uczelniach są kierunki związane z wojskiem. Jest nauka W, wojskoznawstwo, inżynieria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe. No, trochę tych kierunków jest. Czym Legia ma różnić się, czym będzie się różnić od tych propozycji, które są na uczelni, od tych kierunków? Legia ma pokazać w praktyce, czym jest wojsko. Nie ujmując innym kierunkom czy sposobom kształcenia, wojsko współczesne to wojsko oparte na kursach, na specjalnościach i Legia Akademicka ma spowodować, że student, który zmarnowałby w cudzysłowie czas wieczorem, przyjdzie na uniwersytet na wykład,
posłucha teorii, jest 30 godzin, niedużo, ale posłucha, potem pojedzie na poligon na 21 dni, po 11 godzin dziennie szkolenia i on tam fizycznie dotknie wojska. Nie na wykładach i ćwiczeniach przez 3 lata w ramach uczelni. Jest to oferta dla studentów wszystkich kierunków, ale na razie zapisali się tylko studenci właśnie tych kierunków, przede wszystkim tych kierunków. Nie, właśnie inaczej. Zapisało się przynajmniej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego dużo z kierunków pedagogicznych. Mamy kilku doktorantów, bo również doktoranci mogą brać udział w Legii Akademickiej. Psychologowie, kierunki techniczne jeszcze powiedzmy tak delikatnie podchodzą do tematu. Myślę, że po dzisiejszym dniu to się zmieni. Co mówią młodzi ludzie? Dlaczego się zapisują? Czy wiążą przyszłość z wojskiem? Czy bo nie było zajęć może? Nie będzie zajęć? Nie, to jest tak, że student to człowiek myślący i nie opiera opinii na temat opinii innych ludzi. Chcą dotknąć wojska. Wojsko to było czarne pudełko, do którego nikt nie miał dostępu wcześniej. I teraz, kiedy te drzwi się otworzyły, każdy student chce dotknąć i na własnym doświadczeniu sprawdzić, czy to jest coś dla niego. Czyli 150 młodych ludzi zapisanych na razie do Legii, to zdaniem pana to już sukces? Umiarkowany, bo myśleliśmy, że będzie ich więcej. No 7 tysięcy studentów na uniwersytecie, ale wydaje się, że tak w skali Polski jest to spory sukces. Spory sukces, ale są to dane z jednej uczelni. Tak, tak. Nie dziwi pana, że prawie tyle samo, no prawie, bo jest różnica chyba kilkanaście osób różnicy, prawie tyle samo osób, znaczy bardzo duże zainteresowanie jest pani, jeżeli chodzi właśnie o udział w szkoleniach Legii Akademickiej. Tak, to jest zdziwienie, które nie tylko mnie zdziwiło, czy nas na uniwersytecie, ale i żołnierze byli zdziwieni, ale patrząc na NSR, czyli to, co do tej pory dzieje się, czy w jaki sposób można dostać się do wojska, tam też jest sporo pań. Wydaje mi się, że wojsko odświeża swój wizerunek i to powoduje, że panie też ciągną do... Chcą się sprawdzić. No, ja tak to traktuję, że to jest pewna przygoda, w której trzeba się sprawdzić. Rozmawiał pan z tymi osobami? Co one mówią? Dlaczego akurat wojsko? No bo chcą sprawdzić. Chcą sprawdzić. Chcą tej dyscypliny. Przygoda. Przygoda. Mówi pan przygoda, bo Legia Akademicka reklamuje się bardzo mocnymi, ważnymi hasłami. To odwaga, ojczyzna, patriotyzm, przygoda, pasja. Dla wielu młodych ludzi z tych haseł to przygoda jest najważniejsza? Może te hasła są zbyt patetyczne na początek, tak? Młodzi ludzie nie podchodzą aż tak otwarcie do armii. Tu chodzi bardziej o to, żeby dotknąć i sprawdzić. My kojarzymy wojsko jako coś złego, tak? A wojsko to jest odpowiedzialność, rzetelność, pokora i służba. I taki młody człowiek chce sprawdzić, czy jak on tam pójdzie, nawiąże przyjaźnie, czy sprawdzi się w tych ekstremalnych warunkach. Też dobry sprawdzian na przyszłość, taki pracodawca, który będzie wiedział, że człowiek, jego pracownik wytrzymał 21 dni ciężkiego treningu na poligonie, był odpowiedzialny, pracował w zespole, może być dowódcą drużyny później. To jest człowiek odpowiedni na jego stanowisko w jego firmie. Czyli to chodzi również o to, by młodzi ludzie sprawdzili się w ciężkich warunkach, jakie będą na poligonie. Wiedzą już o tym? Tak, tak. To też jest pewna zachęta dla części tych pań, które chcą sprawdzić, czy one są w stanie rywalizować z panami. Nie wiem, skąd ta rywalizacja się bierze, ale widać to w rozmowach, że one dadzą radę na pewno i to pewnie całość polega na tym, że wojsko jest już widoczne na ulicy. I to jest wojsko, które już ma sprzęt. I ci ludzie chcą tego sprzętu dotknąć, chcą postrzelać, chcą przejechać się tymi. To nie jest tak, wykłada pan, zna pan młodych ludzi, to nie jest tak trochę, że być może młodzi ludzie, żyjąc w świecie wirtualnym, grając w różnego rodzaju gry komputerowe, nie wiem, przenoszą te swoje marzenia, wyobrażenia właśnie na realia, że chcą podotykać, ale wiedzą na pewno, z czym wiąże się służba w armii, czy też, nie wiem, służba na poligonie. Czy to mieszają się te światy, czy nie? Czy to są młodzi, odpowiedzialni ludzie, którzy wiedzą, czego chcą? Pewnie jest część taka i część taka. Właśnie program Legii polega na tym, żeby ci ludzie mogli sprawdzić. Tak? No bo mówię, iść do wojska i podpisać na 3 lata kontrakt, no super, a jak mi się nie spodoba? Tutaj w czasie wakacji 21 dni poligonu, za który i tak mi zapłacą, traktuję jako przygodę, jeżeli będzie brzydka, zła, niedobra, to więcej nie pójdę, jeżeli będzie super, zostanę żołnierzem. Może nie zostanę żołnierzem, ale będę wiedział, że wojsko nie jest takie, jak opisywali moi znajomi na przykład.
Czyli samemu na własnej skórze trzeba się przekonać. Dokładnie. Ale też Legia Akademicka jest takim właśnie chyba wyzwaniem na zapotrzebowanie. Czy to mogą być też rezerwy sił zbrojnych w Polsce? Bo takie rezerwy buduje się już od szkół średnich. Klasy mundurowe powstają w szkołach coraz częściej, jest ich coraz więcej. Tak w tych klasach mundurowych uczą się i dziewczęta, i chłopcy. To jest moda na noszenie munduru, czy takie zapotrzebowanie? Pewnie tak. Ustawodawcy mają takie zapotrzebowanie. Wśród młodzieży jest pewna luka. Nie mamy zajęć, nie ma harcerzy, nie ma miejsc, w których młodzież się spotyka. My na uniwersytecie utworzyliśmy koło naukowe, Akademicki Klub Miłośników Strzelectwa. Nagle się okazało, że dużo ludzi chce strzelać, chce uczyć się taktyki zielonej, taktyki czarnej i nie mieliśmy jak ich tego uczyć, bo nie jesteśmy zawodowcami. I nagle przyszedł program Legii, który idealnie wpasował się w to zapotrzebowanie i teraz my oddajemy zawodowcom, tych studentów, którzy chcieli to robić w ramach studiów, ale nie chcieli też jakby przerywać studiów, tak? No bo iść do wojska na 3 lata, to trzeba porzucić swoje życie i wstąpić do wojska. A tutaj studiują, sprawdzają, jak jest okej, może będą żołnierzami. Co da młodemu człowiekowi tytuł magister szeregowy rezerwy? Nie, to nie będzie magister szeregowy. Nie, to będzie szeregowy rezerwy lub kapral, jeżeli wytrwa 42 dni. Ale jeżeli skończy studia, jeżeli skończy młody człowiek studia, to będzie też magistrem. Tak, będzie mógł wstąpić do wojska, zachowując tytuł czy stopień wojskowy w wojsku. No, moim zdaniem wojsko potrzebuje specjalistów, inżynierów. I to jest taki sposób, żeby tych inżynierów w cudzysłowie zwabić do siebie. Zwabić. Zwabić. Zwabić, tak. Przekonać, ale nie oszukać. No nie, nie, no bo jeżeli ktoś nie polubi tych 21 dni, no to się nie da złapać. To wtedy będzie wiedział, będzie wiedział, jak to będzie w rzeczywistości wyglądało. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, gościem programu był koordynator akcji Legii Akademickiej, magister inżynier Dawid Ewald z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję.